dobry, jesteśmy dzisiaj na oficjalnym przekazaniu karetki, na którą była prowadzona zbiórka, karetki dla szpitala w Dziekanowie Leśnym. Wszystko zaczęło się niespełna rok temu. Założyłyśmy komitet, zbiórkę publiczną, zrzutkę na portalu zrzutka.pl, na portalu społecznościowym Facebook założyliśmy grupę, na której umieszczane były wszelkie informacje o postępach zbiórki oraz licytacje. I zaczęło się. Zaczęła się ogromna akcja, do której przyłączyło się mnóstwo osób prywatnych, przedsiębiorców, samorządów. Samorząd gminy Czosnów przekazał 120 tysięcy złotych. Do pełnej kwoty dołożył też samorząd województwa mazowieckiego, a nam udało się zebrać z licytacji, zbiórek publicznych, zrzutek ponad 170 tysięcy. Bardzo dziękujemy wszystkim za to, że włączyli się do tej zbiórki. Nie sposób dziś wymienić wszystkich, komu chcielibyśmy podziękować, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli choć grosz do naszej zbiórki. Wszystkim przedsiębiorcom, osobom prywatnym, instytucjom, szkołom, przedszkolom, samorządom, kołom gospodyń. A ja chciałabym podziękować moim dwóm wspaniałym koleżankom, które mogłam poznać dzięki tej akcji. Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za Twój wkład, Twoje zaangażowanie. Jesteś wielka, wspaniała i cały Czosnów Cię kocha i ja też Cię kocham. Aniu, a Agniesiu, Tobie bardzo dziękuję za wszystkie spędzone wspólne chwile. Ogromne podziękowania należą się naszym patronom medialnym. Serdecznie dziękujemy Tygodnikowi Nowodworskiemu, portalowi Wirtualny Nowy Dwór oraz Gazecie Nowodworskiej. To one rozpowszechniały wszystkie informacje i udostępniały zbiórkę publiczną. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że karetka będzie dobrze służyła przez wiele lat. Szpital, który służy dzieciom i jest tutaj lokalnym, ważną instytucją, rozwija się i bardzo Państwu jeszcze raz dziękujemy. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za ten rok, że byłyśmy zawsze razem, wspierałyśmy się, nigdy się nie kłóciłyśmy. I to jest efekt świetnej współpracy samorządu, lokalnych instytucji, przedsiębiorców, zwykłych ludzi. Dziękujemy.